Ze starego cmentarzyska wydobyto liczące 200 lat szkielety. To szczątki zapomnianych żeglarzy, którzy budowali legendę okrętów, na których przyszło im służyć. Dziś morscy wojownicy wyjawiają swoje sekrety badającym ich specjalistom medycyny sądowej. To niezwykłe historie o odwadze, cierpieniu, lęku i chwale. Podczas krwawej bitwy nad wszystkimi unosi się cień niewiadomej. Kto przeżyje, a kto polegnie? Flota potępionych powraca ze świata umarłych. Cmentarzysko wojowników. Flota potępionych. Cofnijmy się o 200 lat i wyobraźmy sobie tych żeglarzy na pokładzie okrętu wojennego. 100-działowy okręt brytyjskiej marynarki wojennej to najstraszliwsza broń tamtych czasów. Jedna salwa wystarczy, by okręt wroga został zniszczony w przeciągu minut. Jednak bez załogi ta niszczycielska machina byłaby nic nie warta. Odbywając służbę, marynarze są nieustająco narażeni na choroby i śmiertelne obrażenia, żyjąc jednocześnie w skrajnie niesprzyjających warunkach. Mroczne sekrety życia na morzu można poznać tylko dzięki badaniom szczątków żeglarzy. W oczy rzucał się niewielki rozmiar kości tego człowieka. To były kości małego dziecka. Po ich zmierzeniu i zbadaniu uzębienia okazało się, że dziecko w chwili śmierci miało nie więcej niż 13 lat. Trudno wyłączyć uczucia, gdy na takim cmentarzu znajduje się dziecięce kości. Ten chłopiec miał ciężkie życie i zmarł bardzo młodo. Odkrycie, że tak mały chłopiec służył na okręcie wojennym, budzi grozę. Dalsze badania ujawnią więcej szczegółów z jego krótkiego życia. Najpierw badany jest skład chemiczny szkieletu. Był niewysoki jak na swój wiek. Niski poziom azotu wskazuje, że chłopiec dostawał za mało białka. To może znaczyć, że pochodził z nizin społecznych lub że jego rodzina była biedna. Dlaczego jednak chłopiec był na okręcie? W marynarce wojennej służyli nawet 11-letni chłopcy. Niektórych wysyłano na służbę przymusowo za popełnione przestępstwa. To była ich jedyna opcja. Dla takiego dziecka służba na okręcie mogła okazać się zbawienna. To była szansa na osiągnięcie czegoś w życiu. Dzięki służbie żyjące na ulicy sieroty mogły do czegoś dojść, a przede wszystkim pozostać przy życiu. Niemal 10% marynarzy to młodzi chłopcy. W służbie było prawdopodobnie od 40 do 60 chłopców. Niektórych szkolono na oficerów, innych na zwykłych marynarzy. Pracowali razem z dorosłymi członkami załogi i od nich uczyli się sztuki żeglarskiej. Na horyzoncie pojawia się wróg. Zbliża się okręt. Okręt przygotowuje się do ataku. D
Dla chłopca nie ma żadnej taryfy ulgowej. Mimo wieku zostaje rzucony w sam środek bitwy. Ma nosić proch do dział. To było bardzo niebezpieczne zadanie. Zwykle zlecano je chłopcom, ponieważ byli wystarczająco mali i zwinni. Chłopiec wkrótce pozna, czym jest piekło. Podczas bitwy na pokładzie działowym panuje nieopisany harmider. Od huku dział pękają bębenki w uszach. Jednak szczątki chłopca wskazują na to, że doznał on znacznie poważniejszych urazów. Brakuje dolnej części lewej nogi. To jest piszczel. Tuż pod kolanem kość jest ucięta. W tym miejscu noga została amputowana. Być może było to konieczne ze względu na poważny wypadek, w którym ucierpiała stopa lub podudzie. Podczas wystrzałów życie chłopca jest cały czas zagrożone. Poważne zniszczenia może spowodować nawet działo niewielkiego kalibru, a chłopiec nieustannie musiał między nimi biegać. Tak może nadwyrężyć solidną, dębową konstrukcję 1,5-kilogramowy pocisk armatni wystrzelony przy użyciu niewielkiej ilości prochu. Stosunkowo niewielki pocisk wystarczyłby wybić dziurę. Z tyłu zobaczymy, że zamiast czystego otworu wylotowego w drzewie jest mnóstwo ostrych odłamków. Tu jest otwór wylotowy pozostawiony przez inną kulę. Nie wszystkie odłamki są takiej samej wielkości. Na przykład ten fragment z części zewnętrznej ma widoczne ślady prochu. W to miejsce uderzył pocisk i roztrzaskał deskę. Odłupany kawałek mógł przelecieć na drugą stronę pokładu i wbić się w kogoś dowolną krawędzią. Niekoniecznie ostrym końcem. Pociski uderzające w pokład, po którym uwija się chłopiec, ważą po 13 kg. Ich siła uderzenia jest wielokrotnie większa i wywołuje istny deszcz drewnianych odłamków. O tym, jak mogą być one groźne, świadczą kości chłopca. Na okrętach większość urazów powodowały drewniane odłamki, które powstały podczas armatniego ostrzału. Długi i ostry fragment bez trudu mógł wbić się w nogę. Lekarz nie miał wówczas wyboru. Musiał ją amputować. Na stole operacyjnym walka chłopca o życie dopiero się zaczyna. Trzydzieści metrów wyżej, jeden z towarzyszy chłopca też staje twarzą w twarz ze śmiercią. Po wstępnych oględzinach szkieletu ustaliliśmy, że kości są złamane w sumie aż w 9 miejscach. Mężczyzna miał pęknięte kości dłoni, ramienia, czaszkę i kość udową. Tak poważne urazy domagają się wyjaśnień. Wskazówek może dostarczyć budowa człowieka. Ten mężczyzna był dość niski, miał około 165 cm wzrostu. Zważywszy na miejsca przyczepu mięśni, można przyjąć, że był żylastej budowy. Być może pracował przy takielunku i dużo się wspinał. Wysoko, wśród żagli i lin,
całymi godzinami wystawieni na działanie żywiołów, z dłońmi rozdzieranymi linami i płótnem żagli, pracują ci, którzy nie boją się rzucać wyzwanie śmierci. Ich życie zależy od szybkości i siły, szczególnie podczas bitwy. Żeglarze odpowiedzialni za taki lunek uważali się za elitę wśród niższych członków załogi. Musieli sprawnie poruszać się na wysokości wśród lin, niezależnie od pogody, pory dnia czy temperatury. Niezbędne były szybkość, precyzja, zwinność i siła. Ci żeglarze pracują bez żadnych zabezpieczeń. Ich motto brzmiało: jedna ręka dla siebie, druga dla okrętu. Jednak do pracy często potrzebne były obie ręce i trzeba było tak kombinować, by wisieć bezpiecznie, bez użycia rąk. Mimo wieloletniego doświadczenia, tym razem coś poszło nie tak. Kości nadgarstków są zupełnie strzaskane. Złamana jest też kość promieniowa przedramienia. Staw łokciowy jest pogruchotany, kość ramienna też jest pęknięta. W czaszce pęknięte są kość policzkowa oraz żuchwa w trzech miejscach. To musiał być straszny upadek. Co go spowodowało? Okręt jest w samym środku ciężkiej bitwy. Żeglarz uwijający się na wysokości 30 metrów nad pokładem staje w obliczu wielkiego zagrożenia. Maszt staje się głównym celem ataku wroga. Ze zniszczonym takielunkiem okręt będzie wyjątkowo łatwym celem. Działa na wrogim okręcie, ładowane są specjalnym rodzajem amunicji. Mamy tu dwa rodzaje pocisków. Jeden, przypominający hantle, wiruje w powietrzu i skutecznie niszczy maszty i reje. Drugi to dwie 11-kilogramowe kule połączone łańcuchem, które doskonale radzą sobie z żaglami i olinowaniem. Być może o losie żeglarza przesądziło bezpośrednie trafienie takim pociskiem. Mężczyzna spadając z masztu uderzył w pokład z dużą prędkością i siłą. Można to porównać z upadkiem z drugiego czy trzeciego piętra. Lub uderzeniem w mur przez motocyklistę jadącego z prędkością 80 km na godzinę. O sile upadku świadczą wielokrotne złamania kości. Żeglarz, spadając, próbował zamortyzować upadek. Dlatego wyciągnął przed siebie ramiona. Siła upadku na dłonie spowodowała pęknięcia kostek dłoni, spowodowane też ich wygięciem oraz kości nadgarstków, przedramienia i ramienia. Ta siła, przemieszczając się w górę, łamała kolejne kości. Gdy żeglarz uderzył w pokład, żuchwa wbiła się w czaszkę z taką siłą, że doszło do pęknięcia w trzech miejscach. Jednak upadek nie okazał się śmiertelny. Stan kości wskazuje na to, że doszło do procesu gojenia. Żeglarz, choć w ciężkim stanie, przeżył. Na razie. Na okrętach wojennych jest ciągłe zapotrzebowanie na nowych marynarzy. Przyczyną są liczne i ciężkie urazy, o czym świadczą kości tego człowieka.
Analiza chemiczna pozwala ustalić miejsce urodzenia żeglarzy. Te szczątki budzą spore zainteresowanie badaczy. Szkielet jest wyjątkowo ciekawy, ponieważ wskazuje na to, że mężczyzna jadał dużo kukurydzy i trzciny cukrowej, które często znajdowały się w jadłospisie mieszkańców wschodniego wybrzeża Ameryki. Co Amerykanin robił na brytyjskim okręcie? Wskazówką mogą być zapiski z pamiętnika jednego z amerykańskich żeglarzy. W 1810 roku 17-letniego Josepha Batesa z Massachusetts, przebywającego w porcie w Liverpoolu, spotkało coś nieoczekiwanego i szokującego. Łowcy spytali, skąd pochodzimy. Pokazaliśmy im dokumenty świadczące o tym, że jesteśmy obywatelami Stanów Zjednoczonych Ameryki. Jednak ani one, ani nasze słowa ich nie przekonały. Pochwycili nas i powiedli siłą. Rankiem zostaliśmy przebadani i wcieleni do brytyjskiej marynarki wojennej. Marynarz Joseph Bates. Koniec rewolucji amerykańskiej w 1783 roku uwalnia Amerykanów od takiej doli. Jednak najwyraźniej nie wszystkich. Być może dzięki badaniom uda się ustalić, dlaczego ten Amerykanin był tak cennym nabytkiem. Okazało się, że ten mężczyzna był bardzo silny. Miał dobrze rozwinięte mięśnie, szczególnie w górnej partii ciała. U marynarzy to nic niezwykłego, zważywszy na to, jak wiele czasu spędzali wspinając się po linach. Również służba przy działach wymagała dużej wytrzymałości. Dobrze wyszkolony artylerzysta był nie do przecenienia. Potrzebne były ciągłe ćwiczenia, by nawet najmniej uzdolnieni załoganci wiedzieli, co i kiedy mają robić i działali automatycznie, nawet w ciemności i chaosie bitwy. Ten Amerykanin został przymusem wciągnięty w konflikt między Brytyjczykami i Francuzami, walczącymi o panowanie na oceanach. Dla niego pokład okrętu to nic innego jak pływające więzienie. Jednak dla innego członka załogi może on być szansą na odzyskanie wolności. Miał 152 cm wzrostu. W tamtych czasach to nic niezwykłego, ale uwagę przyciągają nietypowe cechy jego czaszki. Najbardziej interesujący jest kształt nosa, oczodołów i w ogóle całej czaszki. Jest zbieżny z cechami czaszek mieszkańców Afryki Zachodniej lub Karaibów. Bardziej szczegółowe badania potwierdzają, że ten mężczyzna pochodzi z rejonów tropikalnych. Budowa ciała wskazuje na to, że musiał ciężko pracować. Na kościach ramiennych widoczne są wypukłości wskazujące na to, że ten człowiek miał silnie rozwinięte mięśnie klatki piersiowej i ramion. Podobne cechy są też widoczne na kościach udowych. Choć ten mężczyzna nie był wysoki, wyróżniał się dużą siłą. Mężczyzna był najprawdopodobniej niewolnikiem na którejś z karaibskich plantacji. Służba na okręcie mogła być dla niego drogą do wolności. Na okręcie tacy jak on są bardzo potrzebni. Wiele zajęć wymaga ogromnej siły, na przykład podnoszenie kotwicy.
Marynarze są od siebie zależni. Różnice rasowe nie mają znaczenia, szczególnie w ferworze bitwy. Na pokładzie działowym Amerykanin wkrótce będzie miał okazję się wykazać. Taktyka brytyjska polegała na tym, by wstrzymać ogień działowy do chwili, aż okręt maksymalnie zbliży się do wrogiej jednostki. Dopiero wtedy wystrzeliwano salwy jedna za drugą, by jak najszybciej unicestwić wroga. Niczym bokserzy wagi ciężkiej, dwa okręty ścierają się ze sobą burta w burtę, aż ostateczny cios wskaże zwycięzcę. Wydaje się, że Amerykaninowi udało się wyjść z bitwy bez szwanku. Jednak badacze coś znajdują. Przyglądając się stopom, zauważyliśmy, że czubek dużego palca prawej stopy jest krótki i spłaszczony, co oznacza, że został on czymś przygnieciony. Siła odrzutu 3-tonowego działa jest potężna, a huk wystrzału może ogłuszyć nawet doświadczonych żeglarzy. Jednak mimo ryzyka, większość z nich woli poruszać się boso. Wystarczy chwilowa utrata koncentracji. I amerykański kanonier pada, wijąc się z bólu. Zmiażdżony paluch potwornie boli, ale nie zabije marynarza. Szczegółowe oględziny szczątków przynoszą kolejne odkrycia. Przyglądając się szkieletowi dokładniej, zauważyliśmy cienką warstwę nowej tkanki kostnej pokrywającej wiele kości. Przyczyn może być wiele. Jednak zważywszy na okoliczności, można przypuszczać, że mężczyzna chorował na szkorbut. Skorbut wywołuje przede wszystkim niedobór witaminy C. Dziąsła robią się gąbczaste, przerośnięte i zaczynają gnić, co wywołuje okropny smród. Skóra robi się czarna, stawy puchną. Skorbut działa też na umysł. Ludzie popadają w melancholię, zmysły się uwrażliwiają. Zdarzało się, że mężczyźni umierali od samego huku dział. Potworne cierpienie może też wywołać zapach kwiatów czy owoców. Choroba coraz bardziej wyniszcza ciało Amerykanina. Świeże rany nie chcą się goić, stare się otwierają i mocno krwawią. Czasem problem szkorbutu został w marynarce wyeliminowany za pomocą dziennej dawki soku cytrynowego. Ale to odkrycie przyszło za późno, by uratować tego nieszczęśnika, który zmarł, nie ukończywszy 40 lat. W trakcie toczącej się bitwy lekarz robi wszystko, by uratować życie chłopca, którego noga została poszarpana przez drewniany odłamek. Trudno sobie wyobrazić, jak ciężko było mu pracować gdzieś pod pokładem, przy nędznym świetle,
zamieszaniu i huku armat. A wówczas nie było żadnych środków przeciwbólowych, więc pacjenci krzyczeli, wili się z bólu i trzeba ich było mocno trzymać. Dla chłopca jedynym ratunkiem jest amputacja nogi. Trzymaliśmy go, a lekarz ucinał mu nogę powyżej kolana. To była bardzo bolesna operacja. Medyk nożem i piłą ciął ciało i kości ze sprawnością godną rzeźnika oprawiającego zwierzę. Marynarz Samuel Leach. Niektóre opisy ówczesnych amputacji są niesamowite. Lekarzowi o nazwisku Liston ucięcie nogi zajmowało 2,5 minuty. Ślady infekcji wokół kikuta wskazują na to, że szybkość działania lekarza nie szła w parze z higieną. Do końca XVIII wieku babrane krwią ubranie przynosiło lekarzom chwałę. Im więcej jej było, tym lepiej świadczyło to o ich umiejętnościach. Wówczas nie wiedziano, że w ten sposób przenosi się różne drobnoustroje wywołujące ropnie, gangrenę i wszelkie inne choroby. Niejeden chory padł ofiarą tej niewiedzy. Chłopiec przeżył amputację, ale jego walka o życie jeszcze się nie skończyła. Gdy młody chłopiec walczy z infekcją opanowującą jego ciało, w bitewnym chaosie inny marynarz staje twarzą w twarz ze śmiercią. Urazy kości pokazują, że spotkał go los odmienny od poprzedników. Najbardziej niezwykłe odkrycie, jakiego dokonaliśmy, jest związane ze szczęką. Z jednej strony widać kąt prosty, ale z drugiej kąt jest zmniejszony, a kość ma nietypowy kształt. Taki uraz można wyjaśnić tylko w jeden sposób. Rana powstała w wyniku cięcia zadanego prawdopodobnie ciężkim ostrzem, które uderzyło w twarz i przebiło się przez kość policzkową i żuchwę. Taka rana wskazuje, że podczas bitwy doszło do bezpośredniego starcia między marynarzami. Sprawcą był prawdopodobnie marynarz z wrogiego okrętu. Marynarze z brytyjskiej jednostki pod osłoną nocy płyną na drugi okręt. Chcą unieszkodliwić wroga, zanim zdąży przyłączyć się do bitwy. W pierwszej kolejności zagważdżają działa, które stają się bezużyteczne. Potem zakładają ładunki, by uszkodzić samokręt. Operacja jest niezwykle ryzykowna. Ich obecność może zostać odkryta w każdej chwili. Kąt i głębokość nacięcia kości pozwalają ustalić sposób, w jaki cios został zadany. Ten marynarz został uderzony w twarz w taki sposób. Ostrze przecięło skórę, mięsień,
i nerw twarzowy. Przecięcie nerwu powoduje, że ta strona twarzy opada. Człowiek się ślini i ma problemy z mówieniem, a twarz jest mocno zniekształcona. Ostrze przecina dolny fragment żuchwy marynarza. Jego życie wisi na włosku. Bitwy morskie i śmiałe abordaże kosztowały życie i zdrowie wielu członków załogi brytyjskiego okrętu. Jednak nawet powrót do portu nie dla wszystkich jest wybawieniem. Niewolnik, choć z bitwy wyszedł bez szwanku, wciąż musi walczyć. Na jednym z żeber zauważyliśmy zgrubienie z prawej strony i wyraźną linię oznaczającą pęknięte żebro. Proces gojenia jest zaawansowany, co znaczy, że uraz nie był śmiertelny. Kolejne złamania obejmują kości nosowe. Tu widać, że doszło do ich przemieszczenia i zagięcia do wewnątrz. To właśnie skutek ich pęknięcia. Do takich urazów dochodzi głównie wtedy, gdy ktoś zostanie uderzony pięścią w twarz. Ilustracje z tamtej epoki potwierdzają, że wśród marynarzy bitwy na pięści były na porządku dziennym. Ta ilustracja, której autorem jest Thomas Tek, pochodzi z początku XIX wieku. To żywa scenka rodzajowa, przedstawiająca rzeczywistość marynarskiej egzystencji. Widać tu okręt zakotwiczony w porcie. To był czas, gdy dyscyplina nieco się rozluźniała. Załoga to silnie związana ze sobą grupa ludzi, którzy muszą żyć na niewielkiej przestrzeni. Rysunek przedstawia różne aspekty ich życia, od hulanek po bójki. Cios doświadczonego boksera ma siłę 3,5 tony. Przy bezpośrednim trafieniu nos zostaje zmiażdżony. Bez rękawic amortyzujących siłę ciosu, żebro ma równie niewielkie szanse na to, by przetrwać w całości. Inny członek załogi też daje upust emocjom, nie wiedząc, że wydaje na siebie wyrok. Wstępne oględziny szkieletu niczego nie ujawniły. Mężczyzna nie był ani zbyt wysoki, ani mocno zbudowany. Jednak w dolnej partii nóg zauważyliśmy bardzo nietypowe zmiany. To jest kość piszczelowa. Na całej długości widać zwyrodnieniowe wgłębienia. Te nietypowe zmiany przyciągają uwagę badaczy. Podobne zwyrodnienia znaleźliśmy na kości ramiennej. Widać na niej sporo wgłębień. Spójrzmy teraz na czaszkę. Przednia część wygląda tak, jakby była nadjedzona przez robaki. Takie zmiany wskazują na to, że mężczyzna chorował na kiłę. Podczas pobytu w porcie marynarzom rzadko pozwala się schodzić na ląd. Ta
Takie ograniczenia niosą spore ryzyko. Jeśli pozwoli im się zejść na ląd, pognają prosto do karczm i burdeli. Jeśli nie, lepiej nie wiedzieć, kto wpada do nich z wizytą. Gdy marynarzom nie wolno się napić i nacieszyć kobietami na lądzie, trzeba umożliwić im to na okręcie i lepiej wówczas po nim nie meszkować. To, co można zobaczyć, nie będzie przypominało herbatki u proboszcza. Było powszechną praktyką, że podczas postoju w porcie okręt wojenny zamieniał się w siedlisko pijaństwa, ohydy, bluźnierstwa i rozpusty. Kapitan Edward Hooker. Korzystanie z usług prostytutek było na porządku dziennym. A te kobiety często były zarażone kiłą, choć nie jedna z nich nabawiła się choroby właśnie od marynarza. Na leczenie potrzebne były pieniądze. Standardowa cena to 15 szylingów, które potrącano z żołdu. Dlatego marynarze nie byli chętni do ujawnienia swojej przypadłości. Krótka chwila przyjemności będzie skutkować długotrwałym cierpieniem i śmiercią. Pierwsze symptomy pojawiają się miesiąc po zakażeniu. Przy braku skutecznego lekarstwa choroba szerzy się wśród marynarzy. Ofiarami kiły padło wielu z nich. W latach 60. XIX wieku zatwierdzono ustawę, zgodnie z którą każdą prostytutkę można było zabrać na przymusowe badania. Chore zamykano w szpitalu do czasu wyleczenia. Plan zwalczania kiły wśród marynarzy pojawił się zbyt późno, by uratować życie tego żeglarza. 10 tygodni po zarażeniu pojawiają się gorączka i bóle głowy. Zaczynają mu wypadać włosy. Wkrótce tkanka miękka w nosie i wargach zostaje zniszczona. Ślady na kościach prowadzą do niewesołych wniosków. Ponieważ zmiany są widoczne na kościach nóg, ramion, czaszki, oznacza to, że była to już kiła trzeciorzędowa. Kiła trzeciorzędowa oznacza bardzo poważny stan. Choroba atakuje układ nerwowy i mózg. Pojawiają się ataki. Drastycznie zmienia się osobowość chorego. Marynarze, którzy mieli kiłę trzeciorzędową, nie nadawali się do służby. Symptomy choroby były zbyt poważne. Chorzy tracili nad sobą kontrolę. Z czego się śmiejesz? Marynarz ogarnięty szaleństwem wywołanym przez chorobę zostaje zamknięty na oddziale dla umysłowo chorych. Trzymany jest w ciemnej celi, bity, polewany wodą, nie dostaje ciepłych posiłków i często jest krępowany. To terapia równie przerażająca jak sama choroba. Mózg ulega powolnemu zniszczeniu. Porażenie stopniowo ogarnia całe ciało nieszczęśnika. Mężczyzna umiera w wieku około 50 lat. Na pokładzie brytyjskiego okrętu czai się śmierć. Marynarz, który spadł z takielunku, wciąż walczy o życie.
Żuchwa, pchnięta w górę z taką siłą, musiała doprowadzić do poważnego urazu głowy. Jeśli mężczyzna miał pecha, mógł zachować świadomość. Przypuszczam jednak, że doszło do krwotoku wewnątrz czaszki i marynarz pozostawał w stanie śpiączki. Nie mógł sam nic połykać, więc prawdopodobnie podawano mu pokarm i płyny przez rurkę wprowadzoną do gardła. Po tygodniach agonii przychodzi wyzwalająca od dalszego cierpienia śmierć. Chłopiec z pokładu działowego jeszcze się trzyma. Po amputacji kość zaczęła się goić. Ze stanu kikuta można wnioskować, że choć kość się goiła, wdała się infekcja. Chłopiec mógł pożyć najwyżej miesiąc. Organizm nie poradził sobie z infekcją rany pooperacyjnej. Chłopiec umiera w wieku 13 lat. Jednak nie wszystkich rannych marynarzy czeka równie tragiczny los. Temu udało się przeżyć. To, czy ktoś przeżył, zależało od rodzaju urazu. Ten marynarz nie miał przeciętych ważnych naczyń krwionośnych, więc nie groziło mu wykrwawienie. Nie miał też rany, która mogła zostać poważnie zainfekowana. Na jego szczęście twarz jest dobrze ukrwiona, a urazy twarzy zwykle goją się szybko. Mimo poważnego zniszczenia żuchwy, kość się goi i choć poważnie oszpecony, marynarz dożywa późnego wieku. Dla niewolnika los okazał się jeszcze łaskawszy. Od 1772 roku każdy niewolnik, który postawił stopę na brytyjskiej ziemi, odzyskiwał wolność. Szczątki tego mężczyzny wydobyto z cmentarza marynarzy, co znaczy, że zmarł on jako wolny człowiek. Jednak stan jednej z kości nóg pokazuje, że wolność miała swoją cenę. Wydobyte szkielety pozwalają rzucić światło na życie marynarzy, którzy pływali na okrętach wojennych dwa wieki temu. Siła, współpraca, zwinność, podstęp, cierpienie i szalona odwaga. Bitwa wciąż trwała. Nasi marynarze walczyli jak lwy, jak bohaterowie. Często pytano mnie, co czułem w trakcie bitwy. Czułem to, co każdy czułby na moim miejscu. Że gdy wokół panoszy się śmierć, nie ma miejsca na wahanie. Marynarz Samuel Leach. W maju 2011 roku szczątki wydobyte na południu Anglii zostały ponownie pochowane z honorami. Poświęcenie tych ludzi dla dobra kraju już nigdy nie zniknie w mroku niepamięci. Kiła trzeciorzędowa oznacza bardzo poważny stan. Choroba atakuje układ nerwowy i mózg. Pojawiają się ataki. Drastycznie zmienia się osobowość chorego. Is
Marynarze, którzy mieli kiłę trzeciorzędową, nie nadawali się do służby. Symptomy choroby były zbyt poważne. Chorzy tracili nad sobą kontrolę. Z czego się śmiejesz? Marynarz ogarnięty szaleństwem wywołanym przez chorobę zostaje zamknięty na oddziale dla umysłowo chorych. Trzymany jest w ciemnej celi, bity, polewany wodą, nie dostaje ciepłych posiłków i często jest krępowany. To terapia równie przerażająca jak sama choroba. Jednak w dolnej partii nóg zauważyliśmy bardzo nietypowe zmiany. To jest kość piszczelowa. Na całej długości widać zwyrodnieniowe wgłębienia. Te nietypowe zmiany przyciągają uwagę badaczy. Podobne zwyrodnienia znaleźliśmy na kości ramiennej. Widać na niej sporo wgłębień. Spójrzmy teraz na czaszkę. Przednia część wygląda tak, jakby była nadjedzona przez robaki. Takie zmiany wskazują na to, że mężczyzna chorował na kiłę. Podczas pobytu w porcie marynarzom rzadko pozwala się schodzić na ląd. Takie ograniczenia niosą spore ryzyko. Jeśli pozwoli im się zejść na ląd, pognają prosto do karczm i burdeli. Jeśli nie, lepiej nie wiedzieć, kto wpada do nich z wizytą. Gdy marynarzom nie wolno się napić i nacieszyć kobietami na lądzie, trzeba umożliwić im to na okręcie i lepiej wówczas po nim nie meszkować. To, co można zobaczyć, nie będzie przypominało herbatki u problemu. Problem szkorbutu został w marynarce wyeliminowany za pomocą dziennej dawki soku cytrynowego. Ale to odkrycie przyszło za późno, by uratować tego nieszczęśnika, który zmarł, nie ukończywszy 40 lat. W trakcie toczącej się bitwy lekarz robi wszystko, by uratować życie chłopca, którego noga została poszarpana przez drewniany odłamek. Trudno sobie wyobrazić, jak ciężko było mu pracować gdzieś pod pokładem, przy nędznym świetle, zamieszaniu i huku armat. A wówczas nie było żadnych środków przeciwbólowych, więc pacjenci krzyczeli, wili się z bólu i trzeba ich było mocno trzymać. Dla chłopca jedynym ratunkiem jest amputacja nogi. Trzymaliśmy go, a lekarz ucinał mu nogę powyżej kolana. To była bardzo bolesna operacja. Medyk nożem i piłą ciął ciało i kości ze sprawnością godną rzeźnika. Bardziej szczegółowe badania potwierdzają, że ten mężczyzna pochodzi z rejonów tropikalnych. Budowa ciała wskazuje na to, że musiał ciężko pracować. Na kościach ramiennych widoczne są wypukłości wskazujące na to, że ten człowiek miał silnie rozwinięte mięśnie klatki piersiowej i ramion. Podobne cechy są też widoczne na kościach udowych. Choć ten mężczyzna nie był wysoki, wyróżniał się dużą siłą. Mężczyzna był najprawdopodobniej niewolnikiem na którejś z karaibskich plantacji.
służba na okręcie mogła być dla niego drogą do wolności. Na okręcie tacy jak on są bardzo potrzebni. Wiele zajęć wymaga ogromnej siły, na przykład podnoszenie kotwicy. Marynarze są od siebie zależni. Różnice rasowe nie mają znaczenia, szczególnie w ferworze bitwy. Marynarz ogarnięty szaleństwem wywołanym przez chorobę zostaje zamknięty na oddziale dla umysłowo chorych. Trzymany jest w ciemnej celi, bity, polewany wodą, nie dostaje ciepłych posiłków i często jest krępowany. To terapia równie przerażająca jak sama choroba. Mózg ulega powolnemu zniszczeniu. Porażenie stopniowo ogarnia całe ciało nieszczęśnika. Mężczyzna umiera w wieku około 50 lat. Na pokładzie brytyjskiego okrętu czai się śmierć. Marynarz, który spadł z takielunku, wciąż walczy o życie. Żuchwa pchnięta w górę z taką siłą musiała doprowadzić do poważnego urazu głowy. Jeśli mężczyzna miał pecha, mógł zachować świadomość, szczególnie podczas bitwy. Żeglarze odpowiedzialni za takielunek uważali się za elitę wśród niższych członków załogi. Musieli sprawnie poruszać się na wysokości wśród lin, niezależnie od pogody, pory dnia czy temperatury. Niezbędne były szybkość, precyzja, zwinność i siła. Ci żeglarze pracują bez żadnych zabezpieczeń. Ich motto brzmiało: jedna ręka dla siebie, druga dla okrętu. Jednak do pracy często potrzebne były obie ręce i trzeba było tak kombinować, by wisieć bezpiecznie, bez użycia rąk. Mimo wieloletniego doświadczenia, tym razem coś poszło nie tak. Kości nadgarstków są zupełnie strzaskane. Złamana jest też kość promieniowa przedramienia. Staw łokciowy jest pogruchotany, kość ramienna też jest pęknięta. W czaszce pęknięte są kość policzkowa oraz żuchwa w trzech miejscach. To musiał być straszny upadek. Co go spowodowało? Przymusem wciągnięty w konflikt między Brytyjczykami i Francuzami walczącymi o panowanie na oceanach. Dla niego pokład okrętu to nic innego jak pływające więzienie. Jednak dla innego członka załogi może on być szansą na odzyskanie wolności. Miał 152 cm wzrostu. W tamtych czasach to nic niezwykłego. Ale uwagę przyciągają nietypowe cechy jego czaszki. Najbardziej interesujący jest kształt nosa, oczodołów i w ogóle całej czaszki. Jest zbieżny z cechami czaszek mieszkańców Afryki Zachodniej lub Karaibów. From West Africa or from the West Indies. Bardziej szczegółowe badania potwierdzają, że ten mężczyzna pochodzi z rejonów tropikalnych. Budowa ciała wskazuje na to, że musiał ciężko pracować.
Na kościach ramiennych widoczne są wypukłości wskazujące na to, że ten człowiek miał silnie rozwinięte mięśnie klatki piersiowej i ramion. Podobne potworne cierpienie może też wywołać zapach kwiatów czy owoców. Choroba coraz bardziej wyniszcza ciało Amerykanina. Świeże rany nie chcą się goić, stare się otwierają i mocno krwawią. Z czasem problem szkorbutu został w marynarce wyeliminowany za pomocą dziennej dawki soku cytrynowego. Ale to odkrycie przyszło za późno, by uratować tego nieszczęśnika, który zmarł, nie ukończywszy 40 lat. W trakcie toczącej się bitwy lekarz robi wszystko, by uratować życie chłopca, którego noga została poszarpana przez drewniany odłamek. Trudno sobie wyobrazić, jak ciężko było mu pracować gdzieś pod pokładem, przy nędznym świetle, zamieszaniu i huku armat. A wówczas mieli, aż okręt maksymalnie zbliży się do wrogiej jednostki. Dopiero wtedy wystrzeliwano salwy jedna za drugą, by jak najszybciej unicestwić wroga. Niczym bokserzy wagi ciężkiej, dwa okręty ścierają się ze sobą burta w burtę, aż ostateczny cios wskaże zwycięzcę. Wydaje się, że Amerykaninowi udało się wyjść z bitwy bez szwanku. Jednak badacze coś znajdują. Przyglądając się stopom, zauważyliśmy, że czubek dużego palca prawej stopy jest krótki i spłaszczony, co oznacza, że został on czymś przygnieciony. Siła odrzutu trzytonowego działa jest potężna, a huk wystrzału może ogłuszyć nawet doświadczonych żeglarzy. Jednak mimo ryzyka, większość z nich woli poruszać się boso. Wystarczy chwilowa utrata koncentracji. Szczątki tego mężczyzny wydobyto z cmentarza marynarzy, co znaczy, że zmarł on jako wolny człowiek. Jednak stan jednej z kości nóg pokazuje, że wolność miała swoją cenę. Wydobyte szkielety pozwalają rzucić światło na życie marynarzy, którzy pływali na okrętach wojennych dwa wieki temu. Siła, współpraca, zwinność, podstęp, cierpienie i szalona odwaga. Bitwa wciąż trwała. Nasi marynarze walczyli jak lwy, jak bohaterowie. Często pytano mnie, co czułem w trakcie bitwy. Czułem to, co każdy czułby na moim miejscu. Że gdy wokół panoszy się śmierć, nie ma miejsca na wahanie. Marynarz Samuel Leach. Szkorbut wywołuje przede wszystkim niedobór witaminy C.
Dziąsła robią się gąbczaste, przerośnięte i zaczynają gnić, co wywołuje okropny smród. Skóra robi się czarna, stawy puchną, szkorbut działa też na umysł. Ludzie popadają w melancholię, zmysły się uwrażliwiają. Zdarzało się, że mężczyźni umierali od samego huku dział. Potworne cierpienie może też wywołać zapach kwiatów czy owoców. Choroba coraz bardziej wyniszcza ciało Amerykanina. Świeże rany nie chcą się goić, stare się otwierają i mocno krwawią. Z czasem problem szkorbutu został w marynarce wyeliminowany za pomocą dziennej dawki soku cytrynowego. Ale to odkrycie przyszło za późno, by uratować tego nieszczęśnika, który zmarł, nie ukończywszy 40 lat. Znajdują. Przyglądając się stopom, zauważyliśmy, że czubek dużego palca prawej stopy jest krótki i spłaszczony, co oznacza, że został on czymś przygnieciony. Siła odrzutu trzytonowego działa jest potężna, a huk wystrzału może ogłuszyć nawet doświadczonych żeglarzy. Jednak mimo ryzyka, większość z nich woli poruszać się boso. Wystarczy chwilowa utrata koncentracji. I amerykański kanonier pada, wijąc się z bólu. Zmiażdżony paluch potwornie boli, ale nie zabije marynarza. Szczegółowe oględziny szczątków przynoszą kolejne odkrycia. Przyglądając się szkieletowi dokładniej, zauważyliśmy cienką warstwę nowej tkanki kostnej, pokrywającej wiele kości. Przyczyn może być wiele. Jednak zważywszy na okoliczności, można przypuszczać, że mężczyzna chorował na szkorbut. To była bardzo bolesna operacja. Medyk nożem i piłą ciął ciało i kości ze sprawnością godną rzeźnika. Bardziej szczegółowe badania potwierdzają, że ten mężczyzna pochodzi z rejonów tropikalnych. Budowa ciała wskazuje na to, że musiał ciężko pracować. Na kościach ramiennych widoczne są wypukłości wskazujące na to, że ten człowiek miał silnie rozwinięte mięśnie klatki piersiowej i ramion. Podobne cechy są też widoczne na kościach udowych. Choć ten mężczyzna nie był wysoki, wyróżniał się dużą siłą. Mężczyzna był najprawdopodobniej niewolnikiem na którejś z karaibskich plantacji. Służba na okręcie mogła być dla niego drogą do wolności. Na okręcie tacy jak on są bardzo potrzebni. Wiele zajęć wymaga ogromnej siły, na przykład podnoszenie kotwicy. Marynarze są od siebie zależni. Różnice rasowe nie mają znaczenia, szczególnie w ferworze bitwy. Marynarz ogarnięty szaleństwem wywołanym przez chorobę zostaje zamknięty na oddziale dla umysłowo chorych. Trzymany jest w ciemnej celi, bity, polewany wodą, nie dostaje ciepłych posiłków i często jest krępowany. To terapia równie przerażająca jak sama choroba.
Mózg ulega powolnemu zniszczeniu. Porażenie stopniowo ogarnia całe ciało nieszczęśnika. Mężczyzna umiera w wieku około 50 lat. Na pokładzie brytyjskiego okrętu czai się śmierć. Marynarz, który spadł z takielunku, wciąż walczy o życie. Żuchwa pchnięta w górę z taką siłą musiała jest zbieżny z cechami czaszek mieszkańców Afryki Zachodniej lub Karaibów. Bardziej szczegółowe badania potwierdzają, że ten mężczyzna pochodzi z rejonów tropikalnych. Budowa ciała wskazuje na to, że musiał ciężko pracować. Na kościach ramiennych widoczne są wypukłości wskazujące na to, że ten człowiek miał silnie rozwinięte mięśnie klatki piersiowej i ramion. Podobne potworne cierpienie może też wywołać zapach kwiatów czy owoców. Choroba coraz bardziej wyniszcza ciało Amerykanina. Świeże rany nie chcą się goić, stare się otwierają i mocno krwawią. Z czasem problem szkorbutu został w marynarce wyeliminowany za pomocą dziennej dawki soku cytrynowego. Ale to odkrycie przyszło za późno, by uratować tego nieszczęśnika, który zmarł, nie ukończywszy 40 lat. W trakcie toczącej się bitwy lekarz robi wszystko, by uratować życie chłopca, którego noga została poszarpana przez drewniany odłamek. Trudno sobie wyobrazić, jak ciężko było mu pracować gdzieś pod pokładem, przy nędznym świetle, w zamieszaniu i huku armat. A wówczas mieli, aż okręt maksymalnie zbliży się do wrogiej jednostki. Dopiero wtedy wystrzeliwano salwy jedna za drugą, by jak najszybciej unicestwić wroga. Niczym bokserzy wagi ciężkiej, dwa okręty ścierają się ze sobą burta w burtę, aż ostateczny cios wskaże zwycięzcę. Wydaje się, że Amerykaninowi udało się wyjść z bitwy bez szwanku. Jednak badacze coś znajdują. Przyglądając się stopom, zauważyliśmy, że czubek dużego palca prawej stopy jest... Niektóre opisy ówczesnych amputacji są niesamowite. Lekarzowi o nazwisku Liston ucięcie nogi zajmowało 2,5 minuty. Ślady infekcji wokół kikuta wskazują na to, że szybkość działania lekarza nie szła w parze z higieną. Do końca XVIII wieku ubabrane krwią ubranie przynosiło lekarzom chwałę. Im więcej jej było, tym lepiej świadczyło to o ich umiejętnościach. Wówczas nie wiedziano, że w ten sposób przenosi się różne drobnoustroje wywołujące ropnie, gangrenę i wszelkie inne choroby. Niejeden chory padł ofiarą tej niewiedzy. Chłopiec przeżył amputację. Ale jego walka o życie jeszcze się nie skończyła. Gdy młody chłopiec walczy z infekcją opanowującą jego ciało, w bitewnym chaosie inny marynarz staje twarzą w twarz ze śmiercią.
Urazy kości pokazują, że spotkał go los odmienny od poprzedników. Najbardziej niezwykłe odkrycie, jakiego dokonaliśmy, jest związane ze szczęką. Z jednej strony widać kąt prosty, ale z drugiej kąt jest zmniejszony, a kość ma nietypowy kształt. Taki uraz można wyjaśnić tylko w jeden sposób. Rana powstała w wyniku cięcia zadanego prawdopodobnie ciężkim ostrzem, które uderzyło w twarz i przebiło się przez kość policzkową i żuchwę. Taka rana wskazuje, że podczas bitwy doszło do bezpośredniego starcia między marynarzami. Sprawcą był prawdopodobnie marynarz z wrogiego okrętu. Marynarze z brytyjskiej jednostki pod osłoną nocy płyną na drugi okręt. Chcą unieszkodliwić wroga, zanim zdąży przyłączyć się do bitwy. Tuż pod kolanem kość jest ucięta. W tym miejscu noga została amputowana. Być może było to konieczne ze względu na poważny wypadek, w którym ucierpiała stopa lub podudzie. Podczas wystrzałów życie chłopca jest cały czas zagrożone. Poważne zniszczenia może spowodować nawet działo niewielkiego kalibru, a chłopiec nieustannie musiał między nimi biegać. Tak może nadwyrężyć solidną, dębową konstrukcję 1,5-kilogramowy pocisk armatni wystrzelony przy użyciu niewielkiej ilości prochu. Stosunkowo niewielki pocisk wystarczyłby wybić dziurę. Z tyłu zobaczymy, że zamiast czystego otworu wylotowego w drzewie jest mnóstwo ostrych odłamków. Tu jest otwór wylotowy pozostawiony przez inną kulę. Nie wszystkie odłamki są takiej samej wielkości. Na przykład ten fragment z części zewnętrznej ma widoczne ślady prochu. W to miejsce uderzył pocisk i roztrzaskał deskę. Odłupany kawałek mógł przelecieć na drugą stronę pokładu i wbić się w kogoś dowolną krawędzią, niekoniecznie ostrym końcem. Pociski uderzające w pokład, po którym uwija się chłopiec, ważą po 13 kg. Ich siła uderzenia jest wielokrotnie większa i wywołuje istny deszcz drewnianych odłamków. O tym, jak mogą być one groźne, świadczą kości chłopca. Na okrętach większość urazów powodowały drewniane odłamki, które powstały podczas armatniego ostrzału. Długi i ostry fragment bez trudu mógł wbić się w nogę. Lekarz nie miał wówczas wyboru. Musiał ją amputować. Na stole operacyjnym walka chłopca o życie dopiero się zaczyna. Być może dzięki badaniom uda się ustalić, dlaczego ten Amerykanin był tak cennym nabytkiem. Okazało się, że ten mężczyzna był bardzo silny. Miał dobrze rozwinięte mięśnie, szczególnie w górnej partii ciała.
U marynarzy to nic niezwykłego, zważywszy na to, jak wiele czasu spędzali wspinając się po linach. Również służba przy działach wymagała dużej wytrzymałości. Dobrze wyszkolony artylerzysta był nie do przecenienia. Potrzebne były ciągłe ćwiczenia, by nawet najmniej uzdolnieni załoganci wiedzieli, co i kiedy mają robić i działali automatycznie, nawet w ciemności i chaosie bitwy. Ten Amerykanin został przymusem wciągnięty w konflikt między Brytyjczykami i Francuzami, walczącymi o panowanie na oceanach. Dla niego pokład okrętu to nic innego jak pływające więzienie. Jednak dla innego członka załogi może on być szansą na odzyskanie wolności. Miał 152 cm wzrostu. W tamtych czasach to nic niezwykłego, ale uwagę przyciągają nietypowe cechy jego czaszki. Najbardziej interesujący jest kształt nosa, oczodołów i w ogóle całej czaszki. Jest zbieżny z cechami czaszek mieszkańców Afryki Zachodniej lub Karaibów. Bardziej szczegółowe badania potwierdzają, że ten mężczyzna pochodzi z rejonów tropikalnych. Budowa ciała wskazuje na to, że musiał ciężko pracować. Na kościach ramiennych widoczne są wypukłości wskazujące na to, że ten człowiek miał silnie rozwinięte mięśnie klatki piersiowej i ramion. Podobne cechy są też widoczne na kościach udowych. Choć ten mężczyzna nie był wysoki, wyróżniał się dużą siłą. Mężczyzna był najprawdopodobniej niewolnikiem na którejś z karaibskich plantacji. Służba na okręcie mogła być dla niego drogą do wolności. Na okręcie tacy jak on są bardzo potrzebni. Wiele zajęć wymaga ogromnej siły, na przykład dyscypliny sądowej. To niezwykłe historie o odwadze, cierpieniu, lęku i chwale. Podczas krwawej bitwy nad wszystkimi unosi się cień niewiadomej. Kto przeżyje, a kto polegnie? Flota potępionych powraca ze świata umarłych. Cmentarzysko wojowników. Flota potępionych. Cofnijmy się o 200 lat. I wyobraźmy sobie tych żeglarzy na pokładzie okrętu wojennego. 100-działowy okręt brytyjskiej marynarki wojennej to najstraszliwsza broń tamtych czasów. Jedna salwa wystarczy, by okręt wroga został zniszczony w przeciągu minut. Jednak bez załogi ta niszczycielska machina byłaby nic nie warta. Odbywając służbę, marynarze są nieustająco narażeni na choroby i śmiertelne obrażenia, żyjąc jednocześnie w skrajnie niesprzyjających warunkach. Mroczne sekrety życia na morzu można poznać tylko dzięki badaniom szczątków żeglarzy. W oczy rzucał się niewielki rozmiar kości tego człowieka. To były kości małego dziecka. Po ich zmierzeniu i zbadaniu uzębienia okazało się, że dziecko w chwili śmierci miało nie więcej niż 13 lat. Trudno wyłączyć uczucia, gdy na takim cmentarzu znajduje się dziecięce kości. Ten chłopiec miał ciężkie życie i zmarł bardzo młodo. Odkrycie, że tak mały chłopiec służył na okręcie wojennym, budzi grozę.
Dalsze badania ujawnią więcej szczegółów z jego krótkiego życia. Najpierw badany jest skład chemiczny szkieletu. Był niewysoki jak na swój wiek. Niski poziom azotu wskazuje, że chłopiec dostawał za mało białka. To może znaczyć, że pochodził z nizin społecznych lub że jego rodzina była biedna. Dlaczego jednak chłopiec był na okręcie? W marynarce wojennej służyli nawet 11-letni chłopcy. Niektórych wysyłano na służbę przymusowo za popełnione przestępstwa. W pierwszej kolejności zagważdżają działa, które stają się bezużyteczne. Potem zakładają ładunki, by uszkodzić samokręt. Operacja jest niezwykle ryzykowna. Ich obecność może zostać odkryta w każdej chwili. Kąt i głębokość nacięcia kości pozwalają ustalić sposób, w jaki cios został zadany. Ten marynarz został uderzony w twarz w taki sposób. Ostrze przecięło skórę, mięsień i nerw twarzowy. Przecięcie nerwu powoduje, że ta strona twarzy opada. Człowiek się ślini i ma problemy z mówieniem. A twarz jest mocno zniekształcona. Ostrze przecina dolny fragment żuchwy marynarza. Jego życie wisi na włosku. Bitwy morskie i śmiałe abordaże kosztowały życie i zdrowie wielu członków załogi brytyjskiego okrętu. Jednak nawet powrót do portu nie dla wszystkich jest wybawieniem. Niewolnik, choć z bitwy wyszedł bez szwanku, wciąż musi walczyć. Na jednym z żeber zauważyliśmy zgrubienie z prawej strony i wyraźną linię oznaczającą pęknięte żebro. Proces gojenia jest zaawansowany, co znaczy, że uraz nie był śmiertelny. Kolejne złamania obejmują kości nosowe. Tu widać, że doszło do ich przemieszczenia i zagięcia do wewnątrz. To właśnie skutek ich pęknięcia. Do takich urazów dochodzi głównie wtedy, gdy ktoś zostanie uderzony pięścią w twarz. Być może o losie żeglarza przesądziło bezpośrednie trafienie takim pociskiem. Mężczyzna spadając z masztu uderzył w pokład z dużą prędkością i siłą. Można to porównać z upadkiem z drugiego czy trzeciego piętra. Lub uderzeniem w mur przez motocyklistę jadącego z prędkością 80 km na godzinę. O sile upadku świadczą wielokrotne złamania kości. Żeglarz, spadając, próbował zamortyzować upadek. Dlatego wyciągnął przed siebie ramiona. Siła upadku na dłonie spowodowała pęknięcia kostek dłoni, spowodowane też ich wygięciem oraz kości nadgarstków, przedramienia i ramienia. Ta siła, przemieszczając się w górę, łamała kolejne kości.
Gdy żeglarz uderzył w pokład, żuchwa wbiła się w czaszkę z taką siłą, że doszło do pęknięcia w trzech miejscach. Jednak upadek nie okazał się śmiertelny. Stan kości wskazuje na to, że doszło do procesu gojenia. Żeglarz, choć w ciężkim stanie, przeżył. Na razie. Na okrętach wojennych jest ciągłe zapotrzebowanie na nowych marynarzy. Przyczyną są liczne i ciężkie urazy, o czym świadczą kości tego człowieka. Analiza chemiczna pozwala ustalić miejsce urodzenia żeglarzy. Te szczątki budzą spore zainteresowanie badaczy. Szkielet jest wyjątkowo ciekawy, ponieważ wskazuje na to, że mężczyzna jadał dużo kukurydzy i trzciny cukrowej, które często znajdowały się w jadłospisie mieszkańców wschodniego wybrzeża Ameryki. Co Amerykanin robił na brytyjskim okręcie? Wskazówką mogą być zapiski z pamiętnika jednego z amerykańskich żeglarzy. W 1810 roku 17-letniego Josepha Batesa z Massachusetts, przebywającego w porcie, szczątki tego mężczyzny wydobyto z cmentarza marynarzy, co znaczy, że zmarł on jako wolny człowiek. Jednak stan jednej z kości nóg pokazuje, że wolność miała swoją cenę. Wydobyte szkielety pozwalają rzucić światło na życie marynarzy, którzy pływali na okrętach wojennych dwa wieki temu. Siła, współpraca, zwinność, podstęp, cierpienie i szalona odwaga. Bitwa wciąż trwała. Nasi marynarze walczyli jak lwy, jak bohaterowie. Często pytano mnie, co czułem w trakcie bitwy. Czułem to, co każdy czułby na moim miejscu. Że gdy wokół panoszy się śmierć, nie ma miejsca na wahanie. Marynarz Samuel Leach. Szkorbut wywołuje przede wszystkim niedobór witaminy C. Dziąsła robią się gąbczaste, przerośnięte i zaczynają gnić, co wywołuje okropny smród. Skóra robi się czarna, stawy puchną. Szkorbut działa też na umysł. Ludzie popadają w melancholię, zmysły się uwrażliwiają. Zdarzało się, że mężczyźni umierali od samego huku dział. Potworne cierpienie może też wywołać zapach kwiatów czy owoców. Choroba coraz bardziej wyniszcza ciało Amerykanina. Świeże rany nie chcą się goić, stare się otwierają i mocno krwawią. Z czasem problem szkorbutu został w marynarce wyeliminowany za pomocą dziennej dawki soku cytrynowego. Ale to odkrycie przyszło za późno, by uratować tego nieszczęśnika, który zmarł, nie ukończywszy 40 lat. Znajdują. Szczegółowe oględziny szczątków przynoszą kolejne odkrycia.
Przyglądając się szkieletowi dokładniej, zauważyliśmy cienką warstwę nowej tkanki kostnej pokrywającej wiele kości. Przyczyn może być wiele. Jednak zważywszy na okoliczności, można przypuszczać, że mężczyzna chorował na szkorbut. Skorbut wywołuje przede wszystkim niedobór witaminy C. Dziąsła robią się gąbczaste, przerośnięte i zaczynają gnić, co wywołuje okropny smród. Skóra robi się czarna, stawy puchną. Skorbut działa też na umysł. Ludzie popadają w melancholię, zmysły się uwrażliwiają. Zdarzało się, że mężczyźni umierali od samego huku dział. Potworne cierpienie może też wywołać zapach kwiatów czy owoców. Choroba coraz bardziej wyniszcza ciało Amerykanina. Świeże rany nie chcą się goić, stare się otwierają i mocno krwawią. Czasem problem szkorbutu został w marynarce wyeliminowany za pomocą dziennej dawki soku cytrynowego. Ale to odkrycie przyszło za późno, by uratować tego nieszczęśnika, który zmarł, nie ukończywszy 40 lat. W trakcie toczącej się bitwy lekarz robi wszystko, by uratować życie chłopca, którego noga została poszarpana przez drewniany odłamek. Trudno sobie wyobrazić, jak ciężko było mu pracować gdzieś pod pokładem, przy nędznym świetle, w zamieszaniu i huku armat. A wówczas nie było żadnych środków przeciwbólowych, więc pacjenci krzyczeli, wili się z bólu i trzeba ich było mocno trzymać. Dla chłopca jedynym ratunkiem jest amputacja nogi. Trzymaliśmy go, a lekarz uczył bezpiecznie, bez użycia rąk. Mimo wieloletniego doświadczenia, tym razem coś poszło nie tak. Kości nadgarstków są zupełnie strzaskane. Złamana jest też kość promieniowa przedramienia. Staw łokciowy jest pogruchotany, kość ramienna też jest pęknięta. W czaszce pęknięte są kość policzkowa oraz żuchwa w trzech miejscach. To musiał być straszny upadek. Co go spowodowało? Okręt jest w samym środku ciężkiej bitwy. Żeglarz, uwijający się na wysokości 30 metrów nad pokładem, staje w obliczu wielkiego zagrożenia. Maszt staje się głównym celem ataku wroga. Ze zniszczonym takielunkiem okręt będzie wyjątkowo łatwym celem. Działa na wrogim okręcie ładowane są specjalnym rodzajem amunicji. Mamy tu dwa rodzaje pocisków. Jeden, przypominający hantle, wiruje w powietrzu i skutecznie niszczy maszty i reje. Drugi to dwie 11-kilogramowe kule połączone łańcuchem, które doskonale radzą sobie z żaglami i olinowaniem. Być może o losie żeglarza przesądziło bezpośrednie trafienie takim pociskiem. Th-
Mężczyzna spadając z masztu uderzył w pokład z dużą prędkością i siłą. Można to porównać z upadkiem z drugiego czy trzeciego piętra. Lub uderzeniem w mur przez motocyklistę jadącego z prędkością 80 km na godzinę. O sile upadku świadczą wielokrotne złamania kości. Żeglarz, spadając, próbował zamortyzować upadek. Dlatego wyciągnął przed siebie ramiona. Siła upadku na dłonie spowodowała pęknięcia kostek dłoni, spowodowane też ich wygięciem oraz kości nadgarstków, przedramienia i ramienia. Ta siła, przemieszczając się w górę, łamała kolejne kości, na kościach udowych. Choć ten mężczyzna nie był wysoki, wyróżniał się dużą siłą. Mężczyzna był najprawdopodobniej niewolnikiem na którejś z karaibskich plantacji. Służba na okręcie mogła być dla niego drogą do wolności. Na okręcie tacy jak on są bardzo potrzebni. Wiele zajęć wymaga ogromnej siły, na przykład podnoszenie kotwicy. Marynarze są od siebie zależni. Różnice rasowe nie mają znaczenia, szczególnie w ferworze bitwy. Marynarz ogarnięty szaleństwem wywołanym przez chorobę zostaje zamknięty na oddziale dla umysłowo chorych. Trzymany jest w ciemnej celi, bity, polewany wodą, nie dostaje ciepłych posiłków i często jest krępowany. To terapia równie przerażająca jak sama choroba. Mózg ulega powolnemu zniszczeniu. Porażenie stopniowo ogarnia całe ciało nieszczęśnika. Mężczyzna umiera w wieku około 50 lat. Na pokładzie brytyjskiego okrętu czai się śmierć. Marynarz, który spadł z takielunku, wciąż walczy o życie. Żuchwa pchnięta w górę z taką siłą musiała doprowadzić do poważnego urazu głowy. Jeśli mężczyzna miał pecha, mógł zachować świadomość, szczególnie podczas bitwy. Żeglarze odpowiedzialni za takielunek uważali się za elitę wśród niższych członków załogi. Musieli sprawnie poruszać się na wysokości wśród lin, niezależnie od pogody, pory dnia czy temperatury. Niezbędne były szybkość, precyzja, zwinność i siła. Ci żeglarze pracują bez żadnych zabezpieczeń, czyże uraz nie był śmiertelny. Kolejne złamania obejmują kości nosowe. Tu widać, że doszło do ich przemieszczenia i zagięcia do wewnątrz. To właśnie skutek ich pęknięcia. Do takich urazów dochodzi głównie wtedy, gdy ktoś zostanie uderzony pięścią w twarz. Ilustracje z tamtej epoki potwierdzają, że wśród marynarzy bitwy na pięści były na porządku dziennym. Ta ilustracja, której autorem jest Thomas Tek, pochodzi z początku XIX wieku. To żywa scenka rodzajowa, przedstawiająca rzeczywistość marynarskiej egzystencji. Widać tu okręt zakotwiczony w porcie. To był czas, gdy dyscyplina nieco się rozluźniała.
Załoga to silnie związana ze sobą grupa ludzi, którzy muszą żyć na niewielkiej przestrzeni. Rysunek przedstawia różne aspekty ich życia, od hulanek po bójki. Cios doświadczonego boksera ma siłę 3,5 tony. Przy bezpośrednim trafieniu nos zostaje zmiażdżony. Bez rękawic amortyzujących siłę ciosu, żebro ma równie niewielkie szanse na to, by przetrwać w całości. Inny członek załogi też daje upust emocjom, nie wiedząc, że wydaje na siebie wyrok. Wstępne oględziny szkieletu niczego nie ujawniły. Mężczyzna nie był ani zbyt wysoki, ani mocno zbudowany. Jednak w dolnej partii nóg zauważyliśmy bardzo nietypowe zmiany. To jest kość piszczelowa. Na całej długości widać zwyrodnieniowe wgłębienia. Wskazują na to, że szybkość działania lekarza nie szła w parze z higieną. Do końca XVIII wieku ubabrane krwią ubranie przynosiło lekarzom chwałę. Im więcej jej było, tym lepiej świadczyło to o ich umiejętnościach. Wówczas nie wiedziano, że w ten sposób przenosi się różne drobnoustroje wywołujące ropnie, gangrenę i wszelkie inne choroby. Niejeden chory padł ofiarą tej niewiedzy. Chłopiec przeżył amputację, ale jego walka o życie jeszcze się nie skończyła. Gdy młody chłopiec walczy z infekcją opanowującą jego ciało, w bitewnym chaosie inny marynarz staje twarzą w twarz ze śmiercią. Urazy kości pokazują, że spotkał go los odmienny od poprzedników. Najbardziej niezwykłe odkrycie, jakiego dokonaliśmy, jest związane ze szczęką. Z jednej strony widać kąt prosty, ale z drugiej kąt jest zmniejszony, a kość ma nietypowy kształt. Taki uraz można wyjaśnić tylko w jeden sposób. Rana powstała w wyniku cięcia zadanego prawdopodobnie ciężkim ostrzem, które uderzyło w twarz i przebiło się przez kość policzkową i żuchwę. Taka rana wskazuje, że podczas bitwy doszło do bezpośredniego starcia między marynarzami. Sprawcą był prawdopodobnie marynarz z wrogiego okrętu. Marynarze z brytyjskiej jednostki pod osłoną nocy płyną na drugi okręt. Chcą unieszkodliwić wroga, zanim zdąży przyłączyć się do bitwy. W pierwszej kolejności zagważdżają działa, które stają się bezużyteczne.
Potem zakładają ładunki, by uszkodzić samokręt.